Rozwałkowujemy ciasto sobie na stolnicy, mniej więcej na kształt kwadratu, prostokąta. Potem nakładamy na niego masę serową. Masę serową rozwałkowałam na cieście i teraz zawijamy od góry kawałek, od dołu kawałek i składamy na pół. Teraz kroimy sobie na takie paseczki. I zawijamy raz albo dwa razy, w zależności od tego, jak komu wyszły długie. I smarujemy białkiem, które nam zostało z przypisu.